Czytałem ogrodnicy. Dzisiaj jest 1 lipiec. Skorzystam z tego, że nie ma słońca, ani jeszcze nie pada, bo ma troszkę pokropić. Chciałam Was zaprosić na taki krótki spacer po moim ogrodzie. Pokażę Wam, co u mnie rośnie w donicach, w gruncie i pod folią. Znaczy głównie uprawy, tak? Ale i chwastów kilka ciekawych Wam pokażę. Tutaj przy domu, obok pomidora, tak w szczelinach, zresztą jest go więcej. Wyrasta mi wiesiołek, on tu już rośnie trzeci rok. Ja ten wiesiołek staram się tam na burzanach też rozsiać, no z różnymi efektami, niemniej już kilka ich tam jest. Będę go rozsiewała dalej, bo kiedyś to był taki na burzanach u mnie no pospolity chwast, tak? No, nie chwast, zioło. Ale przejdziemy się po tych donicach, jak tam pomidorki. W donicach to jest pomidor malinowy, który niestety tu jako jedyny chyba z tych wszystkich pomidorów w donicach choruje. Albo nie jest zapylany, albo ma tą szarą pleśń na kwiatach, bo kwiaty mu opadają. No tam jest troszkę owoców, zawiązało się. Pozostałym jest trochę lepiej. Pojawiły się tu u mnie dwa czmiele, które zapylają te pomidorki. Dwa razy dziennie przylatują. No jedne, które są wcześniejsze, tutaj mam już takie większe owocki, tak, nie obrywam liści. Dopóki nie ma takiej potrzeby, że coś się złego dzieje z liśćmi, to ja ich nie obrywam. To jest mój ogórek, którego siałam do doniczki. To są trzy ogórki i dwa prowadzę tutaj po dwóch sznurkach po lewej stronie, a prawy jest taki bardziej jasny i on praktycznie dopiero wypuścił pierwszego ogórka. Tu na dole. Boże, nie wiem co robić, widzicie. Natomiast te dwa, no już mają spore ogóreczki. Pierwszy i drugi tam z tyłu. Wiszą mu takie ogórasy i ja dzisiaj zetnę tego ogórka trzeciego. Raz, że ta doniczka jest dosyć mała i no, on wyciąga niepotrzebnie żarcie. I pomidorki ciąg dalszy, ja odejdę, to zobaczycie z daleka, jakie one są duże. Tego wstawiłam, bo cały czas mi przesychała, tutaj jakieś więcej chyba słomy dałam. Na wszystkich piętrach praktycznie się tutaj pozawiązywały. Tutaj posiałam dwa dni temu, we wtorek, fasolkę szparagową, tak gniazdowo, po trzy sztuki do doniczusi, dlatego że, ale przejdziemy tam, dlatego że w gruncie fasolka niestety jest zżerana notorycznie przez ślimaki. I chyba też ogrodnica niszczyliska trochę jej tam pogryzła. Dlatego to jest mój trzeci rzut fasolki, który pójdzie do gruntu już niebawem. Myślę, że za tydzień go będę sadziła. Dyzia. Dalej pomidorki. To jest pomidorek. Ten razem z Betaluxem. Tego Betaluxa to się cały czas zastanawiam, czy nie usunąć. On ma dopiero pierwszego owoca. I praktycznie to taki jest no mało atrakcyjny krzak, ale ten obok ma bardzo dużo pomidorków. To są jedne z pierwszych tutaj. I one są duże, bo to miał być pomidor, no ja go siałam, no chyba, że ktoś pomieszał nasiona, bo to jest ze sklepu jeszcze nasiona takie, nie wiem, 4 czy 5-letnie. To jest taki, no wielkości, takiej wielkości dużej śliwki, pomidorki czerwone, które będą kwitły, owocował ten krzak, będzie do mrozów. To jest ten pomidor, który zazwyczaj u mnie cierpiał z powodu braku wapnia, no, czyli na tą suchą zgniznę wierzchołkową. A ten pomidor, to jest pomidor, którego nasiona kupiłam w zwykłym sklepie, w sieciówce. I on się nazywa Alicante i tego pomidora ja Wam chyba będę polecała. To jest pomidor bardzo odporny na choroby. Praktycznie zawiązuje całe grona. Tu pierwsze grono to jest na samym dole. No całe grona, czyli tam tyle ile kwiatów jest w gronie, tyle on zawiązuje i jest właśnie jako odporny na choroby, odporny na niekorzystne warunki. Bardzo ładnie plonuje, mimo cały czas tych skręconych liści, widocznie też taka jego uroda. No i ten, którego prowadzę na wilki, jak widzicie, to jest pomidor, który nie ma aż takiej ilości liści, mimo tego, że jest prowadzony na wilki. Natomiast no te
Wilki tutaj wszystkie się rozwijają, kwiaty na wilkach się rozwijają, także liczę na jakiś tam większy plon. I on też już ma pomidorki. Czy to jest jakiś blue albo indygo. No tam dwa takie pomidoreczki. No dobrze, to tutaj były w donicach. Jeszcze pokażę Wam melony i arbuzika w donicach. Jesteśmy pod folią, tutaj przetargałam te donice z melonami. To jest ta sama donica, która stała tam na u górze. I już mam trzy owoce. Tu są dwa, tam jest trzeci. Być może jest ich więcej, no ale ja już nie zaglądam. Widzę tam jakieś zawiązki. On się sam, to są dwie sadzonki w jednej donicy i on się sam rozkrzewił. Nie uszczekiwałam tych pędów głównych, bo jak wiadomo, melon wydaje owoce na pędach bocznych. I on sobie tak tutaj, myślę, bardzo dobrze radzi. A przestawiałam go pod folię, dlatego że no jak widzicie, on się mocno już rozrósł i w razie gradobicia no mogłabym tam ponieść jakieś straty. Dzisiaj będę go zasilała moim biohumusem wymieszanym oczywiście z, no oczywiście dla mnie, z wodą z gotowanych łupin ziemniaków, a same łupiny rzucę tam pod krzaki owocowe, czyli pod porzeczki i pod jagodę kamczacką. I ostatnia moja roślina uprawiana w donicy, to jest w dość małej donicy, nie wiem, ona ma około 15 litrów chyba, tak na moje oko. To arbuziątko, które przy Was też sadziłam. I arbuziątko zakwitło męskim kwiatem. Żeńskich jeszcze nie widzę. No nie, nie widzę i zalążek. I to jest cały czas podlewane, no bardzo długi czas podlewałam biohumusem i właśnie kisielem. Kisielem. Także on, a ten arbuzik, arbuziątko, było siane w tym samym czasie, to arbuz, który Wam za chwilę pokażę na wale. Jeszcze mam trzecie arbuziątko, które stoi praktycznie pod folią, jest posadzone pod folią i tam stoi. Myślę, że bardzo złe stanowisko wybrałam, dlatego że tam jest zero praktycznie światła, jest tylko ciepło i sucho. No teraz oglądamy pomidorki w gruncie, które to były te sadzoneczki z pomidorów zagłodzonych. W sumie wszystkie elegancko sobie poszło, to jest część ogrodu. Mam też posadzone tam na ugorze, też Wam pokażę. No i u mnie jak zwykle to co takie zioła, które mi się gdzieś tam pojawiają w ogrodzie, to ja je zostawiam, ich w ogóle nie pielę, no coś takiego jak dziewanna to jest dla mnie skarb, chciałabym, żeby mi się rozsiała. Są tutaj też poziomeczki, ale no ten jeden pomidorek tak stoi, natomiast ten już tutaj zawiązał sporo owoców, to już dwa piętra widzę zawiązane. Przestałam je zasilać gnojówką, bo je podlewam gnojówką z pokrzywy, taką nierozcieńczoną. A tu mam taką cebulę, którą sadziłam w zeszłym roku z dymki, ona mi przezimowała i ja liczyłam, że ona mi jednak zakwitnie, no dziewczyna nie chce kwitnąć, może inne zakwitną, bo mam jeszcze inne, które też trzymam na nasiona, no bo nie ma to jak własne nasiona, to są najlepsze nasiona. Rośliny, które wydadzą w danych warunkach nasiona, to te nasiona do tych warunków są przyzwyczajone. To w gruncie pojawiły się, to są najnowsze sadzonki ogórków, sadziłam je tutaj z doniczek, tak, no wysiewałam do doniczek i sadziłam je tydzień temu. Przy okazji Wam pokażę, jak wielki wieczornik damski mi tutaj sam się wysiał. Jeszcze ma tam jakieś pojedyncze kwiatki, być może zbiorę nasiona. On został zaatakowany przez jakiegoś bielinka. Pościągałam tutaj z 15 gąsienic właśnie z kwiatostanów i dałam ptakom. No i tu rośnie mój groszek cukrowy, a za nim bób. Bób, który był oblegany przez mrówki i przez mszyce, no ale ma tam jakieś te swoje stronki, tu trudno mi jest dojrzeć, dopiero jak będę likwidowała, to będę wiedziała, jaki jest zbiór. No i tutaj są te ogóreczki, które właśnie, jak mówiłam, tydzień temu je tu powsadzałam, hrabia je podlewa. I to jakby ktoś wiedział, od razu się spytam, bo ja nie mogę tego zidentyfikować w ogóle. Wyrosła mi taka roślina,
Cóż to jest? Czy to mnie to coś przypomina, ale naprawdę nie mogę tego dojść. Co to takiego mi tu wyrosło? Jesteśmy pod konstrukcją. Jak Wam wspomniałam, udało się kilka wiesiołków tutaj przeszmuglować, więc są. Nie wiem, czy w tym roku już zakwitną, czy dopiero w przyszłym. I moje ogórki, które widzieliście w postaci malutkich, sadzonych, one wszystkie już mają pozawiązywane ogóreczki. Dosyć gęsto te ogórki się tutaj wiążą. Te trzy to są ogórki podlewane kiślem. Ten środkowy to był taki ogryzek, ogryziony praktycznie do zera, ogóreczek, którego nie podwiązałem, jeszcze nie kwitnie, podlewany był na zmianę, a ten gnojówką i kiślem, a ten był wyłącznie gnojówką i ja powiem Wam, że no, nie widzę żadnej różnicy ani w kolorach, ani znaczy nawet ten podlewany tą gnojówką z pokrzywy, no jakoś tak nie wybija się kolorystycznie. Na dalszym planie widzicie też posadzone tydzień temu ogórki, bo tam koło grochu były sadzone i tutaj pozostały 5 doniczek. Dalej rośnie cukinia, która jako pierwsza była rośliną posadzoną na wale, a te ogórki są dosadzone, jak gdyby ja między wałem a ścieżką postawiłam deskę, wypełniłam to kompostem i posadziłam ogóreczki. Przesadziłam, przepikowałam tutaj też, czego w ogóle nie widać, ale może się wprawnym oczom uda dojrzeć, z nasion wysianą szalotkę. No, ta szalotka jest tutaj też między ogórki powsadzana. No taka cieniusieńka, bo taka była, miała po dwa piórka, ale zdecydowałam, że lepiej jej będzie jednak rosnąć w gruncie. I tu jak widzicie na ugorze, w tym miejscu lepiej nasłonecznionym, to te ogóreczki ruszyły prędzej niż tamte przy grochu i te tutaj pod cukinią. Cukinia no, ma już wreszcie pierwszy owoc. Może jak ja jestem ślepa. Ona też była kaleczona bardzo długi czas przez ślimaki i tu wydała pęd z korzenia, drugi pęd. Mój melon sadzony najpóźniej na wał zaczyna kwitnąć i tu jest najpóźniej sadzony arbuz. To on jest sadzony w takie wiaderko bez dna, jest to wiaderko bez dna, nastawiłam na wał. I dopełniłam tutaj też kompostu, tak żeby ten łatwiej go było podlewać, tak, ten arbuzik. I jeszcze pomidorki. No tutaj też są pomidory z tych głodujących wysadzone i one też tutaj od tej strony jak gdyby się ładniej rozrosły. Też podlewałam je czystą gnojówką co drugi dzień po przesadzeniu czystą gnojówką z pokrzywy. Te pomidorki tutaj im bliżej cienia, tym niższe są, ale ten najniższy też już ma owoce. Takie trzy pomidoraski. No wybrały się, ja myślę, że one jeszcze mi dadzą galanty plon. No tutaj też są zresztą w środku, w krzaczku. Są owocki. O Boże, no ja nie wiem. No mam nadzieję, że było widać, bo ja nie widziałam. Rzut oka na moje chwasty, na ugorze. Jeżyny w dali, lucerny widzicie. Trzykrotkę wirginijską, która się sama wysiała. Takiego badyla i złamane dwa po ulewie na parsnicy. I łany, lebiotki. To co tutaj jest i tam niżej, to już jest w większości lebiotka. Część tej lebiotki będę kasowała, bo będę sobie robiła grządkę taką pod krzewy owocowe. Zaraz Wam pokażę, w którym miejscu. Tam niżej. Bo to jest taka skarpa dosyć wysoka, no przynajmniej na te 60-70 cm. I tam niżej widzicie taką kępę. Pozwolę jej zakwitnąć, całą zetnę, wysuszę kwiaty właśnie do parzenia na sen. Zresztą ta lebiotka już tam zaczęła kwitnąć jako jedna z pierwszych i tam będę przesadzała krzewy. No i rośliny pod folią, czyli pomidory, buraki. Wysiały mi się tutaj też groszek cukrowy. W rogu już ma nawet strąki, ale ja tego groszka cukrowego, tam widzicie leży, strączki już mu nawet żółkną. Ja tego groszka zostawię na nasiona, żeby mieć własne.
No tutaj z owocami pod folią jest najgorzej. Mają takie pojedyncze owocki, te pomidory, no niektóre większe nawet mają. Jest tutaj jakiś pomidorek, którego nie widać. Mają się tutaj najgorzej w sumie. Ja tutaj pod folię wsadziłam wiatrak, ponieważ tu w dni upalne no to jest jakiś dramat, szczególnie z tej strony folii powietrze stoi, a drzwi i okno mam jak szeroko otwarte, zresztą dużej szerokości do okna jest, ponad metrowe. Tutaj mi rośnie cebula z nasion wysiana i pikowana na jednym z filmów. Te dwa rządki mam tej cebuli, koperek, który też tam wysiewałam. Sałaty już poszły w kwiat. Zostawiam. Boby się kładą, ale te boby też tam mają dużo owoców. No i słonecznik. Nie wiem, czy nie przebije mi tego poliwęglanu. Nie wiem, skąd on się wziął. No wziął się. Tam jakieś sałaty sobie popikowałam pod okno. No i mnóstwo, tutaj rośnie mnóstwo. Posadziłam smrodków, czyli aksamitek. I rośnie tutaj również cukinia. I te cukinie pryskałam, ona też dostała pewnego pięknego dnia mączniaka prawdziwego i widzę, że tu przy okazji tej cukinii popryskałam też liście pomidora. I ten mączniak zniknął. Zniknął. No ta cukinia jeszcze nie ma owocu, cały czas są te kwiaty, o ile ja dobrze widzę. No nie, ma zaraz, ma chyba jedną cukinkę, jedna się pojawiła. I to tyle pod folią. Aksamitki są różne, różniste. Jest tutaj też bazylia posadzona pod pomidorami. Z tyłu są aksamitki. Cebule są z tyłu posadzone, tylko że tamtych cebul to ja w ogóle nie poglewam, w związku z czym no nie wiem, jakim tam będzie. No i oczywiście są chwasty. A i pięknie zakwita mi pokrzywa pod folią. Przepięknie. Zobaczcie, to jest jeden kwiat. Cała jest w kwiatach. Niech się rozsiewa, dziewczyny. No tam też jakieś cebulki widać wystają. Tutaj też jest cebula, której też nie podlewam wśród sałat, które obrywałam w końcu. No dobrze. Także nie jest źle. Chociaż pod folią mogłoby być lepiej. No ale trudno. Postanowiłam, że w przyszłym roku po prostu w połowie kwietnia wsadzę tutaj pod tą folię pomidory w donicach i one tutaj w okresie mrozów jeszcze dodatkowo zabezpieczę agrowłókniną na wypadek spadków temperatur i te pomidory w donicach później wywędrują tam pod dom, tam gdzie w tej chwili rosną moje pomidory w donicach. I dopiero tutaj w maju posadzę następne pomidory, bo w sumie najgorsze plony, jakie mam od jakiegoś czasu, to są pod folią. Zdecydowanie lepiej plonują pomidory w gruncie i w donicach. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Buziaki wszystkim. Do miłego, papa.